Kołowrót życia, tom drugi, Wanda Prądnicka. Czyta Olga Adler, Sztokholm. Przekonania. Każdy z nas przyszedł na świat z gotowymi wyobrażeniami ukształtowanymi przez ewolucję swej duszy i doświadczenia z poprzednich wcieleń. A zatem urodziłeś się w zbudowanym własnym programem, podobnie jak ma to miejsce w komputerze. Twój nieświadomy umysł przechowuje i zawiaduje owym programem. Jest nim podstawowy system Twoich dotychczasowych przekonań, według których działa Twój umysł. Zgodnie z tym programem interpretujesz wszystko, każde zjawisko, a od chwili pojawienia się na świecie nieustannie ów program rozbudowujesz. Składają się nań wszelkie przekazy kiedykolwiek skierowane do Ciebie. Wszystkie doświadczenia z dzieciństwa, na przykład sposób, w jaki traktowali Cię rodzice, przenosisz do dorosłego życia. Wszyscy dorastamy, opierając się na tym, czego nauczyli nasi rodzice i ludzie, którzy znajdowali się wokół nas. Oni to nauczyli Cię powielania tych samych błędów, które przekazali im ich rodzice, a im z kolei dziadkowie, pradziadkowie. Bywa, że mamy do nich o to pretensje, lecz nie zdajemy sobie sprawy z faktu, że każde zdarzenie filtrujemy przez wcześniejszy, gotowy program, z którym przyszliśmy na świat. Jest zbudowany na solidnej podstawie, gdyż bazuje na wszystkich naszych poprzednich doświadczeniach. Obecnie nie ma najmniejszego znaczenia kwestia, kto, gdzie i w jaki sposób pogubił się w drodze i wpoił nam fałszywe prawdy o sobie i o świecie. Ważne jest rozpoznanie, że bezustannie te same kardynalne, nałogowe błędy przekazywane były i nadal są z pokolenia na pokolenie. Jak do tego doszło, opiszę w rozdziale Upadek zaginionej cywilizacji. Masz zamiar nauczać kolejne pokolenia tych samych błędów, których nauczono Ciebie? Czy może jesteś gotowy, aby zmienić coś na lepsze? Musi istnieć lepszy sposób na życie i jest. Gdy przeczytasz rozdział Życie w zaginionej cywilizacji, przekonasz się, że kiedyś już od kołyski uczono, jak skutecznie i w pełni wykorzystywać możliwości ludzkiego umysłu. Na to stawiano główny nacisk. Uważano bowiem, że bez tego nie można w ogóle żyć, aby się nie pogubić. Badano, jak się poszczególny człowiek czuje i czy właściwie odbiera rzeczywistość. Wiedziano bowiem, że to będzie określało, jak zareaguje na rzeczywistość, jak się mu ona przedstawi czy zrealizuje. Szczęście, sukces, miłość, spokój umysłu lub cokolwiek innego, co stanowi pojęcie najwyższego dobra, odczuwa się w głębi swej istoty, jako ciągle narastający przepływ życiowej energii. Gdy odczuwamy emocje szczęścia, wiary w siebie i sukcesu, odczuwamy, jak zalewa nas radość życia. Jak w pradawnych czasach, tak i dziś, każdy z nas pragnie więcej dobra od życia. Jednakże często zdarza się, że fałszywe programy hamują nasze możliwości i nie wykorzystujemy darów, jakie napotykamy na drodze. Niweczymy wtedy otrzymane od Boga zdolności i pozwalamy sobie cierpieć poprzez troskę, strach, samopotępienie, a nawet nienawiść do siebie samego. Tym samym pozbawiamy się siły życiowej i nie zauważamy, czy raczej nie chcemy przyjąć darów, które nieustannie napływają od Boga, naszego Stwórcy. To, że odmawiamy przyjęcie darów, nie jest jeszcze najgorszym złem. Chcesz cierpieć, to cierp, jeżeli taki jest Twój wybór. Jednak w takim samym stopniu, w jakim odmawiasz przyjęcia od Boga daru życia, w takim samym bierzesz w swe objęcia zalążki śmierci. Są one doskonale zamaskowane, jak przysłowiowe bagno czy ruchome piaski. Gdy znajdziesz się w ich zasięgu, najpierw nieznacznie, lecz coraz intensywniej wciągają, aby w końcu nami zawładnąć,
pochłaniając całkowicie. A jak już pisałam, cierpienie nie popłaca w żadnym przypadku. Jeżeli cierpisz tu na ziemi, to i tam, w zaświatach, czyli po śmierci ciała fizycznego, będziesz cierpiał i to ze zwielokrotnioną siłą. Gdy tu zdecydujesz się na szczęśliwe życie, zaowocuje to również szczęściem po odłożeniu ciała fizycznego. Wszystko, co wkracza do Twojego życia, jest następstwem Twoich myśli i przekonań. Jeżeli sądzisz, że świat jest zły, to takiego świata będziesz doświadczał. Ktoś inny, mieszkający w identycznych warunkach co Ty, może odczuwać i doznawać zupełnie czegoś innego. Zewnętrzne doświadczenia są niczym innym, jak wiernym odbiciem, jak w lustrze tego, co dzieje się w naszym wnętrzu. Przypomnij sobie, jak pracownicy, zmieniając swoje nastawienie do szefa, zmienili warunki pracy. Ci, którzy trwali przy starych przekonaniach, nie mieli na nic wpływu. Dogłębne zrozumienie tej prawdy może doprowadzić cię do przemiany. Gdy przejmiesz bowiem pełną odpowiedzialność za efekty swych działań, zdobędziesz pełną władzę nad życiem. Mam zatem nadzieję, że jeżeli jest ci źle, to więcej nie będziesz już nikogo obwiniał za taki stan rzeczy i będziesz wiedział, że to ty, a nie ktoś inny podjął decyzję, aby tak właśnie było. Jesteś jedyną osobą, która może cię skrzywdzić czy oszukać. Nie podoba ci się to, czego doświadczasz, to popracuj nad swoimi przekonaniami. W kryzysowej sytuacji można by odnieść wrażenie, że jesteśmy biednymi, bezwolnymi ofiarami. Jednak wcale tak nie jest. Na głębszych poziomach podświadomości sami ściągamy na siebie wszystko, czego doświadczamy, zarówno rzeczy dobre, jak i złe. Jak to możliwe? Zapytasz. Przecież żaden człowiek nie chciałby świadomie, aby działo mu się coś złego. To prawda, świadomie nie. Lecz jego podświadome przekonania pchają go w tym kierunku. Spotykam wielu ludzi, którzy nie chcą przyjąć do wiadomości, że negatywne wydarzenia, przez które przechodzą, przyciągnięte zostały na ich własne życzenie. Przypuszczam, że wielu czytelników nie zgodzi się ze mną, również w tej książce. Jak mogłoby to być bowiem możliwe, że ktoś chciał być napadnięty, pobity, zgwałcony? Tym bardziej, że niejednej osobie przykre zdarzenia przydarzają się co chwila. Widząc, jak taki człowiek cierpi, nie możemy zrozumieć, że mógłby on chcieć cierpieć jeszcze bardziej. Okazuje się, że może. Gdy rozmawiam po raz pierwszy z taką osobą i próbuję odnaleźć wzorzec, który sprowadza na nią te wszystkie nieszczęścia, spotykam się z jej strony z wielkim niedowierzaniem. Jednak już po paru spojrzeniach w głąb siebie, ten sam człowiek ze zdziwieniem i jednocześnie wielką radością odkrywa, w jaki sposób to przykre zdarzenie sam na siebie ściągnął. Oczywiście nigdy nie są to świadome myśli, lecz głęboko ukryte tendencje. W swojej praktyce napotkałam bardzo wiele takich przypadków. Bywa i tak, że trafiają do mnie osoby uwikłane w ten sam, na przykład, karambol. Dwoje nieznanych sobie osób zderza się na skrzyżowaniu. Przypadek? Nieszczęście? Czy i tak możemy mieć na to wpływ? Okazuje się, że mamy. Większość takich przypadków to ludzie z poczuciem winy. Przypadek to forma kary, jaką sobie przyciągamy. Poczucie winy może mieć oczywiście różne źródła, ale najczęściej spotykane to poczucie winy z powodu zdrady, kłamstwa lub wszelkich nadużyć, w tym często podatkowych. W takich sytuacjach do poczucia winy często przyciągane są duchy i nieszczęście gotowe. Pisałam o tym, ale jeszcze raz powtórzę. Poczucie winy zawsze przyciąga karę. Dopóki człowiek będzie w sobie nosił destrukcyjne przekonania i nie uzdrowi tych tendencji, w
wciąż na nowo będzie przyciągał trudne lub czasami tragiczne sytuacje. Najczęściej będzie oczywiście za nie winił niesprawiedliwy los, Boga i otoczenie, lecz gdy odnajdzie w samym sobie przyczynę, nagle z radością odkrywa, że nie jest ofiarą sytuacji, tylko jest sprawcą. A jako sprawca ma wybór. Może zdecydować się na zmianę przekonania, które mu już nie służy. Jeżeli bowiem wiem, że tworzę zło, to mam taką samą moc, aby stworzyć dobro. I to w każdej postaci. W każdym nieszczęściu istnieje indywidualny powód, który zaspokaja naszą potrzebę. Nawet jeżeli mamy potrzebę karania siebie za jakiś uczynek, to jest to nasz wybór, a nie kara za grzechy. Musimy tylko sobie to uzmysłowić. Już słyszę oburzone głosy. A co z karą za grzechy? Z wyższej perspektywy, czyli z perspektywy duszy, grzech w potocznym zrozumieniu nie istnieje. To, co nazywamy grzechem, to tylko ludzka niezdolność do dostrzegania przyczyny powstawania w nas błędnych koncepcji, czyli przekonań prowadzących do nieszczęść. Wszystkie przekonania nazwałabym ukrytymi pragnieniami, a pragnienia powinny być spełnione, tak jak to opisałam w przykładzie poniżej. Są jeszcze inne powody, aby je realizować. Dlaczego to takie ważne? Dowiesz się, gdy będziemy szczegółowo omawiali życie w świecie przyczynowym. Z wyższej perspektywy spełnienie naszych pragnień, bez względu na to, jakie by ono nie było, nawet tych najskrytszych, w oczach innych, haniebnych czy nie do przyjęcia, oznacza zdejmowanie zasłon z naszych oczu. Dopóki czegoś pragniemy, to nie jesteśmy w stanie pojąć natury danej rzeczy, ponieważ pragnienie przysłania nasze widzenie. Dopiero spełnienie pragnienia prowadzi do zrozumienia, gdyż najczęściej w wypadku fałszywych pragnień przynosi rozczarowanie. Słowo rozczarowanie jest interesujące i zawiera bardzo pozytywny aspekt. Rozczarować się to jak gdyby odrzucić czar czy iluzję związaną z jakąś rzeczą. A zatem realizacja pragnienia w ostateczności oferuje człowiekowi samo zapoznanie i pozytywny wzrost duszy. Każde ziemskie pragnienie ma tak wielką moc, ponieważ jest odbiciem, bladym, a jednak odbiciem tego, co zaznawaliśmy w wyższych światach, czyli odbiciem pragnień boskich. Tak wielu ludzi cierpi na ziemi, pozbawiając się wszelkich pragnień, a jeżeli już je mają, to ich nie realizują, sądząc, że pragnienia są złe. To prawda. Nie powinniśmy uwalniać się od ziemskich pragnień na rzecz boskich. Nie chodzi jednak o to, aby się umartwiać, lecz aby doświadczać i je rozumieć, tak, aby od nas odpadły same, gdy już ich nie będziemy potrzebować. Któregoś dnia spotkałam dawnego kolegę Bolka, który od długiego czasu miał obsesję na punkcie seksu. Miał bardzo silne pragnienie uczestniczenia w orgii. Ta myśl nie dawała mu spokoju. Nie mógł spać, pracować, prowadzić życia rodzinnego. Czasami, gdy już nie mógł wytrzymać, uciekał w alkohol, ale wiedział, że to nie załatwi sprawy, tylko odwlecze jego cierpienie. Gdy się spotkaliśmy, był na skraju wyczerpania nerwowego. Poradziłam mu więc, aby dla celów terapeutycznych spełnił swoje pragnienie i skorzystał z usług agencji towarzyskiej. Nie namawiałam go do rozwiązłości czy rozpusty. Chodziło mi o to, aby zobaczył, czy jego pragnienie warte jest utraty żony, rozstania z dziećmi. Trafiłam w sedno, bo aż podskoczył, gdy to usłyszał. Zwariowałaś? Krzyknął. Przecież mam kochającą żonę i dzieci. Musiałbym być ostatnim łajdakiem, aby spełnić takie zachcianki. Być może i będziesz łajdakiem, powiedziałam. Ale uwolnisz się od cierpienia, od obsesji, która zawładnęła całym twoim ciałem i życiem. Kto wie, może znów będziesz normalnym mężem i ojcem czy szefem.
Chwilowo nie wywiązujesz się z żadnej z tych ról, gdyż żądza tobą natręctwa, bez spełnienia których nie jesteś w stanie funkcjonować. Może gdy zobaczysz, jak to naprawdę smakuje, powrócisz do normalności. Pożegnaliśmy się. Nie odzywał się przez długi czas. Wreszcie zadzwonił i na wstępie zapytał. Skąd wiedziałaś, że to tak radykalnie pomoże? Od duchów, którzy tak jak ty nie spełnili swoich ziemskich marzeń, odpowiedziałam. Jak wiesz, z duchami mam do czynienia na co dzień. Gdybyś był łajdakiem z natury, to bez skrupułów odwiedzałbyś prostytutki codziennie i nic by cię od tego nie odwiodło. Skoro nigdy się na to nie zdecydowałeś, bo w głębi jesteś porządnym facetem, to jedna wizja cię nie zdemoralizuje. Wtedy trzeba odważyć się na zaspokojenie pragnienia, aby przestało działać z taką siłą. A to relacja jego doświadczeń. Gdy poradziłaś mi, co mam zrobić, pomyślałem, że ci odbiło. To było dla mnie nierealne. Odważyłem się jednak spróbować. Ja spodziewałem się chyba cudu po takiej wizycie u prostytutki. Myślałem, że dostanę od niej coś, nie wiem jak wspaniałego, tymczasem to, co się działo, tego nie da się opisać. Tak, jakbym kochał się z trupem, bez najmniejszego uczucia. Ona tylko czekała, aż skończę i zapłacę. Byłem tak zniesmaczony, że chciałem sobie strzelić w łeb. Wyobraź sobie człowieka, który marzy o czymś przez lata, a potem ta wizja przeistacza się w takie fiasko. Przyszło mi do głowy, że chyba trafiłem na złą dziewczynę i że powinienem spróbować jeszcze raz. Poszedłem do innej agencji towarzyskiej. Tym razem dostałem dwie dziewczyny naraz. Za drugim razem było jeszcze gorzej. Wszystko się powtórzyło. Tyle, że pomnożone razy dwa. To mnie wyleczyło. Ja chyba oczekiwałem, że te dziewczyny obudzą we mnie miłość, natchnienie, namiętność. Zrozumiałem, że to wszystko jest wewnątrz mnie, a nie na zewnątrz. Teraz dopiero doceniam swoją żonę i wierz mi, naprawdę jestem szczęśliwy. Dziękuję ci z całego serca. Jak myślisz, powiedzieć o tym żonie? Nie wiem, czy to dobry pomysł. Chyba tylko wtedy, gdyby twoja żona była w stanie to zrozumieć. W każdym innym przypadku skrzywdzisz jej uczucia, odpowiedziałam. Zrobisz jak zechcesz, ale na takim wyznaniu nic nie zyskasz, a wiele możesz stracić. Jeżeli masz poczucie winy, to taka spowiedź i tak cię od niego nie uwolni, jeżeli sam sobie nie wybaczysz, a żona może cierpieć do końca życia. To bardzo delikatna sprawa. Wszystko zależy od poziomu jej zrozumienia. Wielu ludzi uważa życie spędzone na umartwianiu się za coś słusznego, godnego, za co spodziewają się kiedyś otrzymać nagrodę w bliżej nieokreślonym miejscu zwanym niebem. Jednak, gdy umiera ich ciało fizyczne, zauważają, że ich dalsza egzystencja składa się ze spotęgowanego jeszcze umartwiania, a po nagrodzie ani śladu. Czują się wtedy wielce oszukani. To między innymi powoduje, że bardzo wiele duchów nie odchodzi za kurtynę śmierci. Jedni chcą opowiedzieć o tym swoim najbliższym, których pozostawili na ziemi. Zmieńcie swoje życie, nie dajcie się omamić, tak jak ja to zrobiłem, krzyczą. Najczęściej niesłyszani przez swoich bliskich. Inni chcą zemścić się za swoją naiwność na zasadzie niech i inni cierpią, skoro ja cierpię. Jeszcze inni szukają zemsty u tych, od których nabyli ograniczające przekonania. Większość takich problemów wiąże się z niezaspokojonymi pragnieniami seksualnymi. To powód numer jeden pozostawania duchów wśród żywych, lecz może dotyczyć każdego innego niezrealizowanego pragnienia. Wiedz, drogi czytelniku, że żadne twoje pragnienie nie odejdzie wraz ze śmiercią ciała fizycznego. Wielu ludzi zagłusza swoje pragnienia, a gdy umierają, one żądają spełnienia z taką siłą, że nie potrafią się im oprzeć.
Wtedy opętują człowieka, najczęściej z podobnymi niezrealizowanymi pragnieniami i gwałcą go dzień i noc, jeżeli pragnieniem jest seks, aż pragnienie całkowicie się wyczerpie. To z powodu niezrealizowanych pragnień wiele dusz prześladuje. To z powodu niezrealizowanych pragnień wiele dusz prześladują po tej i po tamtej stronie akty przemocy i seksualne inwazje. Niczym zdarta płyta, raz po raz powtarzają swe doświadczenia, dopóki nie obiorą innego wyjścia z sytuacji, jak to miało miejsce w przypadku Bolka i niespełnionych marzeń seksualnych. Tak się dzieje ze wszystkimi ludźmi, nawet z niektórymi zakonnikami czy księżmi, którzy wierzą i nauczają jednego, a czego innego po swojej śmierci doświadczają. Oni najbardziej ze wszystkich czują się zawiedzeni. Piszą o niezaspokojonych pragnieniach seksualnych, ale wedle tego samego mechanizmu działa każde inne, wydawałoby się nawet niewinne czy błahe pragnienie. Wliczają się w to wszystkie nałogi. Wielu ludzi nie spełnia swoich pragnień, gdyż podświadomie chcą cierpieć. Złudnie wierzą, że za swe cierpienie otrzymają nagrodę w niebie. To dlatego ludzie zadają sobie tyle bólu. Nie rozumieją, że ich nauką nie jest cierpienie i czerpanie z niego przyjemności, lecz wyrastanie ponad nie. Dopiero życie bez bólu jest przyjemnością. Jedyny sens cierpienia jest taki, że stanowi ono wezwanie do wzrastania na ziemi i wychodzenie ze stagnacji. Oznacza wezwanie do życia, do czynu, a nie do wycofania się z niego. Gdy wyjaśniam to ludziom, najczęściej są rozgoryczeni, czują się zawiedzeni, gdyż rzeczywistość okazuje być się inną niż dotychczas myśleli. Najczęściej początkowo nie potrafią przyjąć, że niebo to zaspokojone pragnienie, czyli spełnione życie, a nie jego brak. Główne prawo wszechświata, więcej o nich napiszę później, brzmi: jak w niebie, tak i na ziemi. Odwracając to zdanie, gdy mamy spełnione życie na ziemi, to już tutaj czujemy się jak w niebie i możemy po śmierci dostąpić kontynuacji tego, czyli nieba. Jednak człowiek, który swoje życie zmienił w piekło, nieustannie cierpiący, niezaspokajający swoich pragnień, będzie po śmierci ciała fizycznego również doznawał cierpień, najczęściej dużo intensywniejszych niż na ziemi. Większość duchów mówi mi: przez całe życie nie myślałem o sobie, inni zawsze byli na pierwszym miejscu. Teraz, gdy spodziewałem się nagrody, spotyka mnie kara. Być może dziwisz się, jak to możliwe. Na głębszym poziomie inni ludzie to również ty. Wszyscy jesteśmy połączeni. Jako ludzkość stanowimy jedno ciało. Jeżeli myślisz wyłącznie o innych, a nigdy o sobie, to krzywdzisz to większe ciało. Jesteś jego częścią, zaniedbując siebie, zaniedbujesz całość. To tak, jakbyś dbał o większość swoich potrzeb, dawał swojemu ciału jedzenie, sen i dbał o inne sprawy, a notorycznie zapominał pić wodę. Woda to tylko jedna z rzeczy, które potrzebne są nam do życia, lecz bez niej zginiemy. Czy myślałeś kiedyś w taki sposób? Jeżeli notorycznie zapominamy o sobie, pojawia się wezwanie życia, przychodzące w postaci choroby czy nieszczęścia i mówi: stop, tak dalej nie można postępować. Najczęściej nie chcemy wtedy słuchać ciała, tylko od razu sięgamy po tabletkę, która uśmierza symptomy i zagłusza podpowiedzi ciała. Zadowoleni natychmiast wracamy w stare kolejny przyzwyczajeń. A jeżeli nie pozbędziemy się przyczyny niedomagania, to mogą nas trzymać w szpitalu całe lata i nadal będziemy chorować. Tymczasem wystarczyłoby się jedynie zatrzymać, zastanowić nad naszymi pragnieniami i tym, co robimy w życiu nie tak oraz co należałoby zmienić. Kolejny przyzwyczajeń mogą
Kolejny przyzwyczajeń mogą być jednak bardzo głębokie i nie wystarczy pomyśleć raz, po czym zapomnieć o nowym kierunku. Trzeba się mieć stale na baczności i nie pozwalać na powrót do starych przyzwyczajeń. Wielu ludzi próbowało, lecz nie mieli wystarczającej wytrwałości i uważności, aby więcej w kolejny nie wpadać. Postanowili zatem uznać, że tego typu metoda nie działa. Czasami cierpimy, ponieważ nie chcemy z siebie dać, ani też nie dostajemy nic dobrego od życia. Czynimy tak, gdyż nie rozumiemy w głębi, że dawanie i branie to jedno i to samo. Dając już otrzymujemy nagrodę, gdyż otwieramy się na branie. Jednakże tylko przyjmując, jesteśmy w stanie coś z siebie dać. Dając, otwierasz rękę, do której możesz coś przyjąć. Jeżeli ręka jest zaciśnięta, nie możesz ani dawać, ani brać. Gdy dusza jest czysta, to i świat oglądany jest oczyma, jej oczyma jest czysty. Jeżeli dusza zapomina, kim jest w istocie, jest mętną i przepełniona strachem. Wtedy cały świat wygląda odrażająco i ponuro, a ty jako człowiek cierpisz. Rozejrzyj się wokół siebie i zobacz, jak wielu ludzi cierpi, ponieważ przepełnieni są pożądaniami i niespełnionymi żądzami. Zauważ, że nie ma tu zupełnie znaczenia, czy są to ludzie bogaci czy biedni, zdrowi czy chorzy, piękni czy brzydcy, wielcy czy mali, wykształceni czy analfabeci. Jedni cierpią, gdyż nie mają tego, co pożądają lub mają tego za mało, a ile by nie mieli, wciąż im nie wystarcza. Inni, pomimo że mają to upragnione coś, to i tak się z tego nie cieszą, ponieważ cierpią mówiąc: jak mogę cieszyć ze swojego bogactwa, zdrowia, miłości itd., skoro inni tego nie mają? Oglądając świat przez okulary własnych przekonań, uprzedzeń i przesądów, uzależniają swoje szczęście od szczęścia innych ludzi. Tymczasem inni mogą mieć zupełnie inny pomysł na życie. Błędnie sądzimy, że bieda jest czymś złym. Tymczasem wielu przyszło na świat, aby przy pomocy biedy czegoś się nauczyć. Bieda nigdy nie mogłaby zaistnieć na świecie, gdyby nie była komuś potrzebna do wzrostu duszy. Z lęku przed własną biedą rzadko kto zachwyca się wewnętrznym pięknem żebrzącej, zabłąkanej duszy w bezdomnym człowieku. Bez względu jednak na swój wygląd, każdy człowiek ma swój cel i znaczenie. Pozwól zatem innym doświadczać własnego życia, czyli własnych pragnień. Nigdy bowiem nie wiesz, czego dana dusza ma się w swoim życiu nauczyć. Jeżeli twoje drogi często krzyżują się z tak biedną, zabłąkaną duszą, to z pewnością nie po to, abyś się nad nią litował, użalał, lecz po to, abyś zastanowił się, czego masz się z takiego spotkania nauczyć. Każda dusza, również twoja, odpowiedzialna jest i zobowiązana do dobroci wobec wszystkich innych dusz, również tej biednej czy zagubionej. Wszyscy bez wyjątku zobowiązani są do pomocy w procesie rozwoju każdej innej duszy. Na każdym takim spotkaniu korzystają, uczą się obie strony, ponieważ, jak już wiesz, dawanie równoznaczne jest z otrzymywaniem. A zatem istnieje wiele sposobów przyjmowania rzeczywistości. To, jak interpretuje swoje położenie na scenie zwanym życiem, należy od tego, w co zdecydowałeś się uwierzyć. Jesteś taki, jaki jesteś i w miejscu, w którym jesteś, ponieważ masz takie, a nie inne przekonania. Gdybyś wierzył w coś innego, z pewnością byłbyś obecnie w zupełnie innym miejscu. Sam zbudowałeś swój świat, a cegiełkami tej budowli, fundamentem, z którego wynikają teraźniejsze i przyszłe doświadczenia, są pojedyncze, drobne lub silne przekonania. Przekonania to twoje własne decyzje i poczucie pewności co do doświadczanej i postrzeganej przez ciebie rzeczywistości. Powiedz osobie, która nie wierzy w siebie,
że jest mądra, piękna, dobra, pracowita, a natychmiast takie stwierdzenie odrzuci. Pomyśl, że to nieprawda lub się z niej wręcz nabijasz. Pomyśli, że to nieprawda lub że się z niej wręcz nabijasz. Inny człowiek posiadający być może mniej pozytywnych cech ucieszy się tymczasem na te same słowa. Uzna je za komplement, gdyż pozwoli na to jego wyższa samoocena. Jak widzisz, wszystko zależy od naszych przekonań. Z biegiem lat nasze przekonania utworzyły potężny, stale rosnący wewnętrzny zbiór niewidzialnej siły. Przy jej pomocy budujemy koncepcję samego siebie. Od niej zależy, jak postrzegamy własne miejsce w domu, pracy, szkole, a nawet w całej sieci istnienia. Przekonania są programami, na którym opieramy każde życiowe doświadczenie. Najczęściej ślepo się nimi kierujemy. To zazwyczaj niezamierzone myślokształty, które rodzą się w wyobraźni. Każdy z nas dźwiga ogromny zbiór przekonań pochodzących z wielu źródeł. Nie ma znaczenia, czy pochodzi z obecnego wcielenia, czy z niezliczonych wrażeń przeniesionych z poprzednich inkarnacji. Wszystkie one w jednakowy sposób na nas wpływają. Najczęściej ich sobie nie uświadamiamy, mimo że determinują wszystkie doświadczenia w życiu ziemskim i tym, które następuje po nim. Pieczołowicie i troskliwie, jak klejnoty w banku, przechowujemy je w podświadomej pamięci. Determinują one przeżycia w świecie zewnętrznym, jak i wewnętrznym i programują cię na sukces lub porażkę. Przy pozytywnym podejściu do świata będziesz przeżywał życie radośnie, a wręcz entuzjastycznie i wszystko będzie ci się udawało. Jeżeli ogląd świata jest pesymistyczny i negatywnie interpretujesz rzeczywistość, to poczucie bezsilności czy wręcz rozpaczy będzie towarzyszyło każdemu fizycznemu czy duchowemu doświadczeniu. Koniec.